Cześć. Ostatnio przeczytałem bardzo ciekawy artykuł na temat tego, w jaki sposób możemy bardziej efektywnie i lepiej czytać. Zainspirowany postanowiłem nagrać ten odcinek. Mark Twain powiedział, że osoba, która nie czyta, nie ma żadnej przewagi nad osobą, która czytać nie potrafi. Myślę, że nie zgodzę się z tym stwierdzeniem, a na pewno nie w pełni. Po pierwsze, dzisiaj mamy wiele możliwości na pozyskiwanie wiedzy. Możemy oglądać YouTube, słuchać podcastów, zapisać się na szkolenie, także każdy może się rozwijać bez przewracania kartek. Po drugie, nie każda książka zrewolucjonizuje nasze życie, przykładowo Harry Potter. Czytamy te książki głównie dla rozrywki i nie spodziewamy się, aby całkowicie zmieniły nasze myślenie. Oczywiście cały czas możemy wyciągnąć jakieś ciekawe wnioski, ale jednak czytamy te książki głównie dla przyjemności. Po trzecie, dzisiaj każdy może napisać książkę, i informacje w nich zawarte nie zawsze są w sposób dogłębny weryfikowane. Przykładowo jest taka książka pod tytułem Dlaczego śpimy, i stała się ona bardzo popularna na całym świecie. Pojawił się natomiast gość, który postanowił sprawdzić informacje zawarte w książce, i okazało się, że ta pozycja zawiera bardzo dużo merytorycznych błędów. I już na koniec powiedzmy, że wybieracie same dobre książki, to samo przeczytanie, lektury i odstawienie jej na półkę jeszcze niczego nie zmienia. Bo dopiero dogłębna refleksja nad myślami autora, próba zaadaptowania tych myśli do własnego życia, a może nawet niezgodzenie się z autorem są to rzeczy, które sprawiają, że możemy się potencjalnie rozwinąć i stać lepszymi ludźmi. Oczywiście, cały czas uważam, że książki potrafią być bardzo wartościowe, bo pozwalają nam zajrzeć do umysłów wybitnych jednostek. Przykładowo, możemy przeczytać dzienniki Benjamina Franklina czy biografię Stevena Jobsa, i chociaż w części spróbować zrozumieć, co jest sekretem ich sukcesów. Albo przeczytać esej Seneki o krótkości życia. Ja byłem w szoku, jak wiele myśli stworzonych 2000 lat temu jest aktualnych również dzisiaj. Jednakże według Google na świecie istnieje co najmniej 130 milionów książek, więc raczej nie damy rady przeczytać ich wszystkich. W jaki sposób więc możemy wybierać lektury tak aby czerpać z nich jak najwięcej? Przeczytany przeze mnie artykuł mówi, że czytelnik może znajdować się na jednym z czterech poziomów i stopniowo powinniśmy wspinać się po szczeblach czytelniczej kariery. Pierwszy poziom to takie czytanie podstawowe, czyli bezrefleksyjnie sięgamy po książkę i lecimy kartka po kartce. Przykładowo bierzemy dzieci z bulerbyn, no i lecimy z tematem. Oczywiście jest to krok niezbędny, musimy przeczytać kilkadziesiąt książek, aby zrozumieć co nas ciekawi, jakie pozycje chcielibyśmy czytać. Musimy też to zrobić, aby nabrać takiej pewnej sprawności, abyśmy nie musieli literować wyrazów. No i abyśmy nauczyli się skupiać uwagę tak, aby nie tracić wątków. Drugi poziom to czytanie inspekcyjne. Tutaj już nieco bardziej dokładnie wybieramy książki, które chcielibyśmy przeczytać. Kiedy bierzemy daną pozycję do ręki, no to możemy sprawdzić tytuły rozdziałów, możemy przeczytać notatkę z tyłu, czy też informacje o autorze, żeby chociaż troszeczkę zweryfikować, czy dana książka może nas zainteresować. Możemy także sprawdzić recenzję w serwisie Lubimy Czytać, a w przypadku pozycji anglojęzycznych w serwisie Goodreads możemy także przeczytać pierwszy rozdział i jeżeli książka nam nie podejdzie, to po prostu ją odrzucić. Trzeci poziom tajemniczenia to czytanie analityczne. Tutaj już nie tylko próbujemy przeczytać książkę i ją zrozumieć, ale próbujemy się także zastanowić, co autor chciał przekazać, jakie są najważniejsze myśli, ale także możemy spróbować dodać nasze przemyślenia i przykłady z naszego życia. Jest takie powiedzenie, że niektóre książki powinny być posmakowane, inne połknięte, ale tylko nieliczne powinny zostać przerzute i strawione. W przypadku czytania analitycznego konieczne może być zatrzymanie się na chwilę i znalezienie czasu na refleksję. Możemy zaznaczać najciekawsze fragmenty albo robić notatki. Nie jestem zwolennikiem niszczenia książek, ale w przypadku czytników elektronicznych możemy robić te notatki bez niszczenia kartek. Dodatkowo po lekturze możemy spróbować napisać krótkie streszczenie, o czym była książka. Pozwoli nam to po jakimś czasie wrócić do tego streszczenia i odświeżyć najważniejsze punkty. Ostatni i zarazem najwyższy poziom tajemniczenia to czytanie synoptyczne, czyli takie porównujące. Chodzi o to, aby przeczytać kilka książek z danego tematu i spróbować znaleźć połączenia. Bo to trochę jak w tym filmie Kropki Włodka-Markowicza to w połączeniach tkwi siła. Każdy autor może w różny sposób przedstawiać dane zagadnienie, i szukanie tych połączeń, dostrzeganie tych różnic sprawia, że po pierwsze możemy wybrać, które wyjaśnienie bardziej do nas przemawia, ale także dostrzeganie tych różnic sprawia, że lepiej i dogłębniej rozumiemy temat. Steve Jobs powiedział, że kreatywność polega na łączeniu rzeczy. Znamy już cztery poziomy czytelniczej kariery, ale nie ma drogi na skróty. Aby stawać się coraz bardziej świadomymi czytelnikami, musimy po prostu coraz więcej czytać. Nawal Ravikant, gość, którego bardzo cenię i którego podcasty polecam, powiedział, czytaj to, co kochasz, aż pokochasz czytanie. Czyli sugeruje on, aby na początku czytać dla przyjemności, zanim porwiemy się na trudne tematy. Wydaje mi się, że ważne jest to, że jeżeli zaczynamy czytać jakąś książkę i nie do końca nam ona leży, to żeby ją spokojnie odrzucić i sięgnąć po inną. Nawet jeżeli jest to jakieś arcydzieło, nawet jest to jakiś, jeżeli jest to jakiś bestseller, to być może nie jest to właściwy czas, być może to nie jest właściwy moment naszego życia i powinniśmy wrócić do tej lektury za jakiś czas. Ja tak miałem na przykład ze Starym Człowiekiem i Morze. Po raz pierwszy czytałem tę książkę w liceum i wydawała mi się strasznie nudna. Gość przez 150 stron łowi rybę. Dzisiaj jestem w innym miejscu, mam inny poziom wrażliwości, i kiedy ponownie przeczytałem tę książkę, to tym razem bardzo mi się podobała. Wydaje mi się także, że aby więcej czytać, to ważne jest to, aby książkę mieć zawsze pod ręką. Mi w tym pomógł czytnik e-booków Kindle, bo jest w miarę lekki, mogę go mieć zawsze w plecaku i jeżeli mam wolny moment, to mogę sobie przeczytać jeden rozdział, zamiast ślepo patrzeć się w telefon i przeglądać Instagram. Od czasu do czasu lubię także posiedzieć sobie w wannie, także fajnie, jeżeli czytnik e-booków jest wodoodporny, bo mogę wtedy połączyć przyjemne z pożytecznym. Również audiobooki zrewolucjonizowały moje czytanie, bo lubię długie spacery i wtedy mogę sobie czegoś posłuchać. Czy też mogę posłuchać w trakcie nudnych czynności typu prasowanie czy sprzątanie. Dodatkowo, jak ze wszystkim, ważna jest regularność. Jeżeli dziennie będziemy czytać 20 stron, to rocznie daje to 7000 stron, czyli około 20 książek. Ale dużo ważniejsza jest jakość, a nie ilość, dlatego nie skupiałbym się tak bardzo na szybkim czytaniu. Średnio człowiek czyta około 200 słów na minutę. Ale ponoć rekordziści po specjalnym treningu potrafią przeczytać nawet 1000 słów na minutę. Niestety odbywa się to kosztem rozumienia tekstu. Dotarłem do informacji, że jesteśmy w stanie czytać 300 słów na minutę i wszystko w pełni rozumieć. Ale osoby, które chwalą się tym, że czytają 600 słów na minutę, rozumieją już tylko 75% tekstu. Dlatego osobiście nie szedłbym na kurs szybkiego czytania, ale cały czas możemy sobie nieco pomóc. Jedną z takich metod jest używanie wskaźnika czy patyczka, którym zaznaczamy fragment, który czytamy, i to poprawia nieco naszą koncentrację. Zastanawiałem się, w jaki sposób zakończyć ten odcinek, i myślałem, jaka książka w ostatnim czasie zmieniła moje postrzeganie świata. Oczywiście we wcześniejszych odcinkach mówiłem o finansowym Ninja Michała Szafrańskiego, jest to cały czas książka, którą zdecydowanie polecam, bo całkowicie zmieniła ona moje podejście do finansów, ale dzisiaj chciałbym polecić Wam książkę człowieka, który prowadzi kanał na YouTubie pod tytułem Czas Dżentelmenów. Łukasz Kielban napisał książkę pod tytułem Charakter przewodnik mężczyzny z klasą i porusza on w niej m.in. takie tematy jak asertywność, rodzina, tradycje, pasja, rzetelna praca. Mogłoby się wydawać, że to takie ogólne tematy, ale bardzo imponuje mi i przemawia do mnie walka autora z byle jakością, której niestety jest tak dużo w naszym życiu. A Wy macie jakąś ulubioną książkę, która zmieniła Wasze myślenie? Dajcie znać w komentarzach na YouTubie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!